Ludzie chcą wiedzieć, czy będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października. Że nikt o niczym tu nie zapomina. Nie wiem, bylibyście zawiedzeni. Kiedy mówimy o Polsce, tej europejskiej, zachodniej, to mówimy też o odpowiedzialności polityków za to, co robią. Wczoraj poprosiłem tutaj na spotkanie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, ministra koordynatora, wyjaśniając tę oczywistą potrzebę społeczną, bo ją coraz wyraźniej słyszycie, widzicie. Ona polega na tym, że ludzie chcą wiedzieć, czy będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października. Chcę wszystkich... Nie chcę uspokajać, chcę wszystkich zapewnić. Dzisiaj potwierdzą to prokuratorzy. Prokurator krajowy o godzinie 13 na konferencji prasowej, że nikt o niczym tu nie zapomina. I nikt nie zapomni także tego zła, które się działo przed 15 października. Ta Polska zachodnia polega też na tym, że prokuratura działa niezależnie od politycznych nacisków. I że nie będzie wypełniała życzeń nawet w końcu dość ważnej osoby w państwie, jaką jest premier, ale chcę was zapewnić, że te sprawy się toczą. Paradoksalnie prokuratura ma w tej chwili tyle roboty ze sprawami sprzed 15 października, które rozpoczęliśmy. Pierw ujawniając publicznie, a później zajęła się tym właśnie prokuratura. Że właśnie dlatego, że tych spraw jest tak dużo, będziemy być może trochę czasu więcej na to potrzebowali. Ale rozliczalność polityków to jest też fundament Zachodu. I chcę państwa zapewnić, że ja nie widziałbym sensu w sprawowaniu władzy, ani w wygrywaniu wyborów, gdybyśmy nie rozliczyli zła do samego końca. Nawet jeśli nie tak szybko, jakbyście wszyscy chcieli. Jeszcze raz dziękuję bardzo i miłych, słonecznych dni. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.